zanim odpowiem na te pytania dotyczące finansów spółki, to również chciałem bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, jakiego udzielacie Państwo. Myślę, było wsparcie finansowe, również wsparcie w inny sposób okazywane, bycie na meczach, wspieranie nas dopingiem, dobrym słowem. To jest naprawdę dla nas bardzo ważne i to kieruję do wszystkich Państwa radnych, nie tylko do radnych koalicji, ale także do radnych Prawa i Sprawiedliwości, których często gościmy na meczach i jest to dla nas bardzo istotne, żeby Wisła była ponad wszelkimi podziałami politycznymi, żeby była klubem wszystkich Płocza. Myślę, że to się udaje, natomiast wiadomo, że dużo pracy przed nami. Tutaj wracając do słów radnego, pana radnego Michała Sosnowskiego, nie jest tak kolorowo, jak pan to przedstawił. Dziękuję za ciepłe słowa, ale przed nami jeszcze wiele pracy i wiemy, że nie wszystko jest tak, jak być powinno i ja tu jestem po to i zarząd jest po to, żeby ten klub funkcjonował coraz lepiej. Wydaje mi się, że tak jest, że jest coraz lepiej, ale tak jak powiedziałem, nie podamy w chóry optymizm. Pracy przed nami mnóstwo i chcielibyśmy ją dalej realizować. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytania dotyczące finansów, to różnicę w przychodach operacyjnych i kosztach chciałbym przedstawić pani radna, jeśli można na piśmie, bo nie chciałbym popełnić jakiegoś błędu w tej informacji. Natomiast panu radnemu chcę odpowiedzieć, że różnica w kosztach zarządu i administracji w 2014 roku i w pierwszym roku 2015 wynika z tego, że po kilku latach zdecydowaliśmy się na podwyżki dla pracowników. Nieznaczne co prawda, ale ta mała, coraz mniejsza liczba ludzi, która pracuje w klubie, zasługuje na to, żeby ich doceniać także w takiej formie i były to drobne podwyżki. Natomiast w większości ta różnica spowodowana została tym, że musieliśmy wypłacić odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji poprzedniego prezesa. Przypadło ono właśnie na pierwsze półrocze bieżącego roku, dlatego ten wzrost kosztów zarządu i administracji jest tak znaczny. Tylko i wyłącznie z tego powodu. Dziękuję bardzo, panie prezesie.